Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica z Medellin w Kolumbii, ze studia Radia Maria i Telewizji Trwam. Witają się z Państwem ojciec Marek Raczkiewicz, ojciec Jan Król i ojciec Jacek Cydzik. Dzisiaj kolejny etap odwiedzin miasta Medellin. Ojciec Święty Franciszek przejechał właśnie z budynku seminarium duchownego pod wezwaniem świętego Józefa do domu opieki nad dziećmi, domu świętego Józefa. Jest to dom rodzinny, dom dziecka, gdzie zamieszkują dzieci opuszczone, czy dzieci gdzieś porzucone. I tutaj już Ojca Świętego witają także pracownicy tego domu opieki. Ciekawym było to, że Ojciec Święty wyjechał wcześniej na to spotkanie, ale niestety warunki drogowe były takie, że nie spowodowało jakiegoś przyspieszenia tego programu. Dwójka dzieci witające Ojca Świętego przekazuje, jeden z chłopców przekazał Ojcu Świętemu różaniec taki, który zakłada się na rękę. Ojciec Święty założył od razu ten różaniec. Mówimy o domu świętego Józefa. Można powiedzieć, że jest to sieć domów, mianowicie 8 domów dla dzieci. Dla dzieci sierot, dla dzieci z ulicy, dla dzieci z rodzin ubogich, czy też ofiar przemocy seksualnej, czy też wojny, konfliktów, jakie miały miejsce tutaj w Kolumbii. I jednocześnie też są dwa schroniska dla ubogich chorych, tych, którzy nie mają środków, aby opłacić swoje leczenie, swój pobyt w szpitalu. Ojciec Święty właśnie przyjeżdża zawsze, podczas każdej ze swoich wizyt, właśnie ma miejsce takie spotkanie, czy z dziećmi, czy z osobami chorymi, opuszczonymi. A sama idea domu świętego Józefa narodziła się w Hiszpanii. Z Hiszpanii rozprzestrzeniła się po całej Ameryce Południowej. I w tym roku tutaj w Kolumbii właśnie obchodzą swoje 75-lecie. Zatem okazja wielka, aby celebrować ten jubileusz razem z Ojcem Świętym. Ojca Świętego tutaj zaraz po przyjeździe, oprócz wspomnianych dzieci, witała siostra, która jest przełożoną zapewne tego ośrodka. Towarzyszył Ojcu Świętemu, tak jak zawsze w takich podróżach, biskup tej diecezji. I tutaj, według naszych informacji, jakie tutaj posiadamy, jest około 300 dzieci będzie brało udział właśnie w tym spotkaniu z Ojcem Świętym. Widzieliśmy tu już przy wejściu na przygotowany dla Ojca Świętego biała piuska. To zapewne zamierzenie jest tak, jak to było, zdaje się, wczoraj, żeby Ojciec Święty tylko ją przymierzył, dotknął i zostanie tutaj na pamiątkę tej wizyty. Widzimy tutaj, widzowie Telewizji Trwa mogą zobaczyć ten kompleks budynków tego domu opieki dla dzieci, kościół i wiele, duży budynek z dziedzińcem wewnętrznym. Wiele miejsca dla tego, żeby wiele dzieci mogło się tu schronić. Serdeczne przywitanie Ojca Świętego z jedną z tutaj mieszkanek tego domu. Wyraźnie widać to wzruszenie. Ofiarowane kwiaty Ojcu Świętemu. Siostra zakonna i także obok niej pani dyrektor tego domu i również za Ojcem Świętym kapłan, który jest dyrektorem Fundacji Domów Świętego Józefa. To oni właśnie przywitali Ojca Świętego tutaj po wyjściu z samochodu. No i teraz usłyszymy krótkie
pozdrowienie, ale jeszcze Ojciec Święty chce wysłuchać śpiewu dzieci, które specjalnie tutaj właśnie na tę okazję przygotowały się, aby tak gorąco przywitać Ojca Świętego. Dzieci śpiewają właśnie, jak to czują się, jak w domu w Nazaret. I czują, proszą o opiekę Matki Bożej i Świętego Józefa, aby mogły wzrastać szczęśliwe i zdrowe. Właśnie to powitanie. Przypomina się tutaj to, co jest charakterystyczne w wizytach Ojca Świętego Franciszka, iż Ojciec Święty stara się podczas każdego, jeśli to tylko możliwe, podczas każdej wizyty w krajach, które odwiedza, stara się także odwiedzać właśnie takie ośrodki pomocy, ośrodki pracy charytatywnej. Przypomina się, jak w Korei Południowej Ojciec Święty odwiedzał zakład dla osób chorych, niepełnosprawnych, upośledzonych. I praktycznie tam no, też trochę zawalił się program całego dnia, bo Ojciec Święty Franciszek po prostu przestał mierzyć czas, chciał być z tymi ludźmi. Tutaj widać, że no, jest ta wielka radość, to przygotowanie i na pewno ta wizyta papieża będzie również dla mieszkańców tego domu, tych najmłodszych szczególnie, wielkim darem pociechy, umocnienia. Ponieważ, no, przypomnijmy to raz jeszcze, większość z tych dzieci to są ofiary przemocy, wojny, czy bezpośrednio, czy pośrednio przez to, że gdzieś na skutek tej trudnej sytuacji socjalnej, społecznej rozleciała się rodzina, dzieci zostały porzucone. I pomoc tym najmłodszym, to jest właśnie realizacja także Chrystusowego wezwania, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Ojcze Święty Franciszku, Ojcze ubogich, tak, bądź tutaj przywitany. Kochamy Cię. I również przychodzą na myśl słowa z samego naszego Pana, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który powiedział apostołom: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego, więc nic dziwnego, że Ojciec Święty po prostu posłuszny temu wezwaniu Chrystusa również spotyka się z tymi najmniejszymi, tym bardziej, że tak jak ojciec Jacek przed chwilą mówił, są to dzieci. Może nie mają już rodziców, ponieważ zginęli gdzieś właśnie w tej domowej wojnie, a może przez jakieś nieszczęścia zeszli na złą drogę. Tego my nie wiemy, ale to spotkanie jest również bardzo wymowne i bardzo ważne. W całym tym kompleksie tutaj bierze udział około 300 dzieci. Piękna była scena w tym momencie, gdy jedna... A w tej chwili Ojca Świętego wita prałat ksiądz Armando Santa Maria, dyrektor domów dziecięcych Świętego Józefa. Witaj Ojcze Święty w naszych domach dla dzieci i młodzieży, sierot, ubogich, a także w naszych schroniskach dla dzieci, dla chorych, ubogich. Są to dzieła miłosierdzia archidiecezji Medellin. Twoja wizyta jako ojca umacnia nas w wierze, uczy nas, że wierni są tymi, którzy ulubieńcami Boga, i kiedy przeżywamy
Kiedy żyjemy miłością, ukazujemy miłość wobec słabych, dotykamy ciała Jezusa Chrystusa. Arcybiskupi Medellin byli konsekwentni, aby odpowiadać na problemy społeczne spowodowane przemocą i utratą wartości. Odpowiedzieli przesłaniem Ewangelii i założyli trzy dzieła miłosierdzia, które dzisiaj Ci przedstawiamy. Dzieci i młodzież, które trafiły do nas ze wszystkich zakątków kraju z sercem zranionym przez to, że są sierotami, przez głód, opuszczenie, wykorzystanie seksualne, brak studiów, a przede wszystkim przez to, że nie mają domu ani nie są kochane. 5 kapłanów, 20 sióstr zakonnych i 90 świeckich zaangażowanych przyjmujemy je jako dar Boga w tych 8 domach i w naszych 2 domach dla chorych. Przez godne traktowanie, przez modlitwę, przez ciepłe objęcie, przez spokojne spojrzenie, przez dialog osobisty i szczery pomagamy im odbudować człowieczeństwo i odkryć miłość Boga, która otwiera im nowe horyzonty. Staramy się, aby się czuły tutaj jak w Nowym Nazarecie, odczuwając macierzyńską miłość Maryi i wsparcie świętego Józefa, żyjąc słowami Jezusa: pozwólcie, aby dzieci przyszły do mnie, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. Dziękujemy Ci za Twoją wizytę i prosimy o Twoje błogosławieństwo dla naszych zakonników i świeckich, dla naszych dobroczyńców i członków zarządu, a szczególnie dla tych naszych dzieci i młodzieży, które dzisiaj dziękują Bogu Ojcu za ten dar nowego życia. Obiecujemy Ci też naszą modlitwę. Były to słowa księdza prałata Armando Santamarii, dyrektora domów dziecięcych świętego Józefa. W tym momencie także do Ojca Świętego podchodziły dzieci, które Ojciec Święty obejmował, przytulał. Jedna z dziewczynek zrobiła znak krzyża, ale właśnie na osobie Ojca Świętego, przeżegnała Ojca Świętego w imię Ojca i Syna Świętego. Za chwilę będziemy mogli wysłuchać świadectwa dziecka. Ojciec Święty Franciszku, nazywam się Claudia Jesenia Garcia Ramirez. Kiedy miałem 2 lata, straciłam moją rodzinę w masakrze spowodowanej przez paryzantkę w San Carlos Antioquia. Przeżyło tylko 10 dzieci i moja ciocia. Od tego momentu nasze życie się zmieniło. Ja otrzymałam kulę w pierś, a druga kula uderzyła mi w głowę i zostawiła ranę, i przez długie lata byłam w szpitalu. Przed moją ciotką zawalił się świat i nie wiedziała, co zrobić, ponieważ było nas 10 dzieci, między 2 a 8 rokiem życia, ale Bóg jest wielki. Dowiedziała się o tym dziele archidiecezji Medellin, o domach świętego Józefa, i przybyła tutaj do prałata księdza Armando Santamarii, prosząc o pomoc. I on nas przyjął w tych domach, jak w naszej drugiej rodzinie. Dzisiaj mam 13 lat i z wielką radością mogę powiedzieć, że czuję się szczęśliwa, ponieważ bliskość dyrektorki, wychowawców, którzy nam towarzyszą w tych domach, ta bliskość uzdrowiła moje cierpienie i smutki dzięki miłości, jakiej tutaj doświadczyłem. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy, aby być szczęśliwymi. Wiarę, ciepło domowe, dobrą formację, zdrowie, żywność i studia. Przygotowuję się do tego, aby zostać nauczycielką i aby przekazywać te wartości, których tutaj się nauczyłam. Ojcze Święty, dziękuję Bogu i Kościołowi za to, że jestem nową kobietą pełną nadziei. Niech Bóg błogosławi Ciebie w Twojej misji. Na pewno to spotkanie bardzo wzruszające. I Ojciec Święty także tutaj czuję się
także jak w rodzinie, jak to widzimy. I w tym momencie także Ojciec Święty Franciszek skieruje swoje słowo pozdrowienia dla mieszkańców tego domu. Drodzy bracia i siostry, drogie dzieci. Cieszę się, że jestem z wami w tym domu świętego Józefa. Dziękuję za zgotowane mi powitanie. Jestem wdzięczny za słowa dyrektora, księdza prałata Armando Santa Maria. I dziękuję Tobie, Claudio Jesenia, za odważne świadectwo. Słuchając o wszystkich trudnościach, jakie przeszłaś, przychodziło mi na myśl niesprawiedliwe cierpienie wielu dzieci na całym świecie, które były i są nadal niewinnymi ofiarami niegodziwości pewnych ludzi. Również dzieciątko Jezus było ofiarą nienawiści i prześladowań. Również ono musiało uciekać razem ze swoją rodziną, opuścić swoją ziemię i dom, aby uciec przed śmiercią. Gdy widzimy cierpiące dzieci, odczuwamy ból duszy, bo dzieci są szczególnie umiłowane przez Jezusa. Nie możemy pogodzić się z tym, aby były maltretowane, by pozbawiano ich prawa do przeżywania swojego dzieciństwa pogodnie i radośnie, by odmawiano im przyszłości naznaczonej nadzieją. Ale Jezus nie opuszcza nikogo. Nie opuszcza nikogo, kto cierpi, a tym bardziej was, chłopców i dziewcząt, którzy jesteście szczególnie przez Niego umiłowani. Claudio Jesenio, obok wielu przeżytych okropności, Bóg dał Tobie ciocię, która się Tobą opiekowała, szpital, gdzie Tobie pomagano i wreszcie wspólnotę, która Ciebie przyjęła. Ten dom jest dowodem miłości, którą Jezus was otacza, Jego pragnienia, żeby być bardzo blisko was. Czyni to poprzez miłującą troskę wszystkich dobrych ludzi, którzy wam towarzyszą, którzy was kochają i wychowują. Myślę o osobach odpowiedzialnych za ten dom, o siostrach, pracownikach i wielu innych osobach, które są już członkami waszej rodziny. To bowiem sprawia, że to miejsce jest domem. Ciepło rodziny, w której czujemy się kochani, chronieni, akceptowani, otoczeni troską i towarzyszeniem. Bardzo mi się też podoba, że ten dom nosi imię świętego Józefa, a inne Jezusa pracownika, robotnika oraz Betlejem. Rzekłbym, że jesteście w dobrych rękach. Czy pamiętacie, co pisze święty Mateusz w swojej Ewangelii, kiedy mówi nam, że Herod w swoim szaleństwie postanowił zabić nowonarodzonego Jezusa? Jak Bóg przemawiał do świętego Józefa we śnie przez anioła i powierzył pod jego opiekę i ochronę swe najcenniejsze skarby, Jezusa i Maryję. Mówi święty Mateusz, że skoro tylko anioł przemówił do niego, Józef natychmiast go posłuchał i uczynił to, co nakazał mu Bóg. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Jestem pewien, że podobnie jak święty Józef chronił i bronił przed zagrożeniami świętą rodzinę, tak też broni i was, troszczy się o was i wam towarzyszy. A wraz z nim także Jezus i Maryja, ponieważ święty Józef nie może obyć się bez Jezusa i Maryi.
Wam, bracia i siostry, zakonnicy i świeccy, którzy w tym i w innych domach z miłością przyjmujecie i otaczacie troską te dzieci, które od pierwszych chwil doświadczały cierpienia i bólu, chciałbym przypomnieć dwie sprawy, których nie można pominąć, ponieważ należą do tożsamości chrześcijan. Miłość, która potrafi widzieć Jezusa obecnego w najmniejszych, najsłabszych, oraz świętą powinność doprowadzenia dzieci do Jezusa. W tym zadaniu, z Jego radościami i smutkami, powierzam także Was ochronie świętego Józefa. Uczcie się od Niego. Niech Jego przykład będzie dla Was inspiracją i pomocą w naznaczonej miłością opiece nad tymi maluczkimi, którzy są przyszłością kolumbijskiego społeczeństwa, świata i Kościoła, aby, tak jak sam Jezus, mogły wzrastać w mądrości i w łasce u Boga i u ludzi. Niech Jezus i Maria wraz ze świętym Józefem towarzyszą Wam i chronią Was. Niech Was napełniają czułością, radością i siłą. Zapewniam Was o modlitwie, abyście w tej atmosferze miłości rodzinnej wzrastali w miłości, pokoju i szczęściu i w ten sposób mogli uleczyć rany ciała i serca. Bóg Was nie opuszcza, chroni Was i Wam pomaga, a papież ma Was w swoim sercu. Nie zapominajcie o mnie w modlitwie. Świętego wykonywane tutaj przez mieszkańców, pensjonariuszy Domu Opieki Świętego Józefa. Przy okazji świadectwa małej Klaudii po raz kolejny jest nam tutaj ukazane w całej tej grozie, tragizmie, w całym wstrząsającym tym wymiarze kwestia przemocy, walki, cierpienia, jakie się tutaj zadaje. I to, jak to słyszeliśmy w tych dniach, początkowo niektórym wydawało się, że to w imię słusznej sprawy. Ale można by się zadać pytanie, w imię jakiej słusznej sprawy dwuletnie dziecko zostało postrzelone dwukrotnie w głowę i w pierś? Czy jest coś, co usprawiedliwia właśnie takie działanie, takie czyny? W imię jakiej sprawy zginęło wielu niewinnych ludzi? Zginęło wiele niewinnych dzieci, czy w Pokhara, czy w innych ponad prawie 2000 miejsc różnych masakr. Warto także i patrząc na te różne zacietrzewienia, podziały społeczne i tak dalej, warto jednak spojrzeć trochę dalej. Co będzie, jeżeli
puścimy to bez kontroli, jeżeli nie zaczniemy temu zaradzać, dokąd takie rzeczy mogłyby nas zaprowadzić. Tak jak wspominaliśmy wczoraj, takie sprawy działy się i pod koniec XX wieku w Jugosławii i działy się podczas dwóch światowych wojen i w różnych miejscach Europy i świata. Może już czas na to, aby po prostu swoją postawą, powrotem do wiary, tej żywej wiary, która jest byciem uczniem Chrystusa, sprawić, że takie rzeczy nie będą się już powtarzały. Dzieci śpiewają: wierzymy, Ojcze Franciszku, dziękujemy Ci te słowa za to, że nas odwiedziłeś. Także prezent dla Ojca Świętego Franciszka, specjalny obraz rozkładany przedstawiający Świętego Józefa i Świętą Rodzinę. W tym momencie także właśnie prezentowany przez dyrektora Fundacji Dzieł tych domów opieki. I drodzy, Państwo, jeszcze widać na twarzach niektórych wielkie wzruszenie, łzy. A tu jest właśnie dar, tu również Święta Rodzina w dłoniach, taka płaskorzeźba. Święta Rodzina, Józef, Maryja, Jezus w dłoniach. Zanim odjadę, chcę Wam udzielić błogosławieństwa, ale wcześniej módlmy się razem. Zdrowaś, Mario. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. I proszę Was, abyście nie zapomnieli modlić się za mnie. No i tutaj mamy właśnie ten zamierzoną sprawę. Ojciec Święty przymierzył piuskę białą, tutaj specjalnie przygotowaną. Zostanie na pamiątkę w domu opieki Świętego Józefa. Także przekazywane są Ojcu Świętemu jeszcze dary, duże obrazy, przy udziale powstawania których miał na pewno wiele dzieci tutaj. I to spotkanie krótkie, ale jakże wymowne, dobiegło końca. Wróćmy na chwilę jeszcze do tego świadectwa tej dziewczynki, która Klaudia ma dzisiaj 12 lat, ale 10 lat temu
kiedy miała tylko 2 lata, jak sama powiedziała, została ranna w czasie masakry, gdzie zginęli jej rodzice w głowę i w pierś. I plan Bożej Opatrzności był taki, aby właśnie ta dziewczyna, mimo tak ciężkiej rany, przeżyła, by dała może właśnie dzisiaj to świadectwo w obecności papieża, następcy Chrystusa. I myślę, że takich świadectw podobnych niestety te dzieci mogłyby podać wiele. To jest przecież konsekwencja, ta niesprawiedliwość, która dotyka, czy dotykała tych dzieci, ich rodzin, ma swoje źródło w grzechu, w nieposłuszeństwie Panu Bogu. Bardzo często, drodzy Państwo, słyszeliście nie jeden raz, jak zarzucano Radiu Maryja, że są rozmowy niedokończone, że rozmawiamy o sprawach społecznych na antenie Radia Maryja, na antenie telewizji Trwam. Gdyby ludzie, wszyscy, żyli Ewangelią, po prostu takich nieszczęść, o których tu słyszeliśmy, by nie było. Nie byłoby wojen. Dlatego naszym obowiązkiem zawsze i wszędzie jest głosić Ewangelię w kontekście czasów, w których żyjemy. Bo dziś Chrystus nas chce zbawić. Dziś Chrystus wszystkich ludzi na świecie chce doprowadzić do zbawienia. No dodajmy, że to, o czym tutaj ojcze Janie mówisz, to jest także takie echo wspominanej, zdaje się, przez nas wielkiej mowy Benedykta XVI w Reichstagu do przedstawicieli społeczeństwa Niemiec, kiedy powiedział wyraźnie o tym kryzysie finansowym, który pozbawił w Stanach Zjednoczonych dorobku życia bardzo wielu ludzi. Ojciec Święty mówi, że to nie są jakieś wskaźniki makro, mikroekonomiczne, takie czy inne, ale u początku takich kryzysów zawsze stoi człowiek z jego nieopanowaną chciwością, z brakiem szacunku dla innych, z tym nieliczeniem się i nie brakiem wyobraźni, jak będą żyli inni. Jaką wyobraźnię mieli ci, którzy podkładali tam bombę w tym miejscu, czy strzelali, gdzie była ta mała 2-letnia Klaudia? Czy ktokolwiek z nich wtedy przejmował się, że ta dziewczynka dostanie 2 kule i będzie prawie zamordowana? Czy ktokolwiek z nich myślał o tym, że tam zostało ileś dzieci właśnie martwych z powodu tego działania? Była jakaś ideologia, była jakaś rzekomo najważniejsza sprawa, a potem, gdy opadł ten kurz bitewny, gdy minęły lata, jakaż to, teraz można powiedzieć, jakaż to była sprawa? Cóż to była za sprawa? Drodzy Państwo, Ojciec Święty Franciszek opuszcza już i zanim te wielkie prezenty tutaj od dzieci, dużych rozmiarów obraz, który ma przypominać Ojcu Franciszkowi, jak wielką miłością darzą go dzieci tutaj w Kolumbii. Ojciec Święty już opuszcza ten dom opieki świętego Józefa i będzie teraz przemieszczał się do Centrum Wystawienniczego La Macarena. Ma do przejechania około 3 kilometrów. Także, drodzy Państwo, towarzyszymy Ojcu Świętemu w tej jego pielgrzymce. A my dziękujemy także Państwu za to spotkanie. Zapraszamy na kolejne transmisje Radia Maryja i Telewizji Trwam dotyczące papieskiej wizyty w Kolumbii. A w tym momencie żegnają się z Państwem ojciec Marek Raczkiewicz, ojciec Jan Król i ojciec Jacek Cydzik. Przekazujemy głos do studia Radia Maryja i Telewizji Trwam w Toruniu.